stanowiska w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II Przeróżki do realizacji w latach 2014-2016. Proszę Państwa, to jest uchwała dotycząca tego problemu, o którym mówiłam przed chwilą, czyli przebudowa ogródka Jordanowskiego przy ulicy Wido. Oczywiście, żeby można było to zrealizować, już jest wniosek o wprowadzenie do wieloletnich prognozy wieloletniego planu inwestycyjnego tego zadania. Zadanie podzielone jest na 3 lata. W 2014 roku chcielibyśmy opracować dokumentację. Z tego co dowiedziałam się w Zikicie, to jest to kwota 4,5 tysiąca. Niestety realnie na to patrząc, potrzebny jest na to cały rok. Nie ma możliwości, żeby już zacząć realizację zadania. W związku z powyższym zadania na 2015-16 zostały rozłożone i podane są kwoty. Te kwoty niestety nie były bardzo dokładnie obliczone, dlatego ponieważ nie wiemy, jaki będzie projekt. Niemniej jednak w Zikicie poinformowano mnie, że to chyba jest takie najlepsze rozwiązanie i liczyliśmy, jakie są koszty, ponieważ tam trzeba będzie wykonać ogrodzenie, w zasadzie zbudować od początku ten ogródek. Sprzęt, który tam można zamontować, to taki podstawowy to jest w granicach 30 tysięcy. Wymiana piaskownicy, piasku, wiemy jakie to są koszta, do tego ewentualnie jakaś aranżacja zieleni. No i ogrodzenie, czyli na 2015 rok pani Zikicie powiedziała, że wydaje się, że 55 tysięcy to jest właściwy podział, a później w 2016, żeby doposażyć w inne sprzęty 35 tysięcy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę jest przeciw.